Co chce Ci napisać osoba ukochana? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na czytaniu z kart Lenormanda i Tarota. Dwie grupy mamy dzisiaj. Widzicie, kochani, pierwsza grupa karty Lenormanda i obelisk różowy, kwarc różowy. I druga grupa karty Tarota i kwarc górski. Także zapraszam do wyboru grup. Ja Was witam. Proszę Was o nowe subskrypcje. Subskrybujcie mój kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem u góry, by dostawać wszystkie powiadomienia od YouTube'a o moich premierkach. Dajcie mi łapkę w górę, czyli lajka. Komentujcie, napiszcie, czy rezonuje. Proszę Was naprawdę o komentarze, ponieważ jest to bardzo ważne dla rozwoju mojego kanału, dla algorytmów. Ten YouTube, który lubimy i coraz częściej oglądamy, także mój kanał, rozwija się za pomocą algorytmów, czyli im więcej jest interakcji na grupie, tym bardziej rozwija się właśnie ta funkcja algorytmów i kanał. Więc bardzo proszę, komentujcie, napiszcie jedno słowo, jedno zdanie, wyślijcie jeden smajlik, dajcie mi łapkę, proszę o Waszą aktywność. Również na wróżby indywidualne zapraszam Was serdecznie. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam, jakie są opcje wróżb, warunki i jakie mam wolne terminy. Życzę Wam teraz miłej zabawy i zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej, czyli karty Lenormanda. Co chce napisać Ci osoba ukochana? Co chce napisać Ci osoba ukochana? Przyjaciel, czyli pies, krzyż, szczury. I tutaj mamy osobę ukochaną. W przełożeniu wychodzi nam labirynt, czyli sprawa skomplikowana. Być może nawet jest jej trójkąt lub czwórkąt. Jest wiele osób. Gonicie się wokół swego ogonka. Nie widzicie wyjścia z sytuacji. Sprawa niejasna, skomplikowana, zawikłana. Czyli jest dużo jakichś tej komplikacji między Wami. To, co Wam napisać chce osoba ukochana, to jest, że możecie na niej polegać, że jest Waszym przyjacielem, że jest Wam oddany, że chce Wam pomagać, czy być dla Was podporą, że jest Wam wierny, lojalny, możecie na niego liczyć, że jest to relacja, czy znajomość dla niego bardzo, bardzo istotna, ważna, która ma dla niego duże znaczenie, jesteście też osobą dla niego ważną. Chcę Wam też napisać, że czuje się ta osoba zablokowana, lęki, że jest dużo jakichś strat w Waszej relacji, dużo szkód wyrządzonych może, nie wiem, czy dyskusjami, czy kłótniami jakimiś. Też jego lęki są tutaj pokazane. Może ktoś, kto się wtrąca też w Waszą znajomość, relację i psuje przez jakieś pasożyty, tak? Osoby trzecie. Ta osoba się zastanawia, osoba ukochana zastanawia się, myśli, patrzy, jak tutaj nawiązać kontakt pomimo tych komplikacji. Wie, że sytuacja między Wami skomplikowała się, zepsuła, tak, że tutaj są rzeczywiście jakieś straty, nie wiem, czy przez kłótnie, czy przez jakieś sytuacje i chciałaby ta osoba to być może naprawić, tak? Lub też, banalnie mówiąc, chce ta osoba z Wami po prostu przyjaźni plus, ponieważ sytuacja jest tak jakoś, nie wiem, trójkąt na przykład, skomplikowana, że na razie nie ma innej opcji. To też byłaby taka druga interpretacja. Dobrze, dziękuję grupie pierwszej. Zobaczmy grupę drugą. Druga. Kwarc górski i karty Tarota.
co chce mi napisać osoba ukochana? 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 As kielichów, diabeł, wisielec i cztery kielichy. W przełożeniu cesarzowa. Czyli jesteście osobą dla waszej osoby kochanej, dla niego czy dla niej, bez płci, to jest płeć jest nieistotna tutaj. Jesteście osobą kreatywną, piękną, zadbaną, pachnącą, cudowną kobietą, atrakcyjną, przepiękną, która byłaby dobrą dla niego partią, matką, kochanką, opiekunką, żoną. Myśli o was naprawdę bardzo pozytywnie. Ma ta osoba jeszcze i ma, jeszcze zawsze, ciągle nadzieję na miłość, na jakąś nową szansę u was, tak? Chciałaby to właśnie napisać. Chciałaby znowu tutaj, byście się spotkali. Być może ma jakieś też myśli seksualne w stosunku do was. Chciałaby znowu tutaj, uwaga też, żeby was nie manipulowała przez jakieś pisanie. Być może jest to osoba toksyczna, o toksycznych takich tutaj walorach, czyli nie wiem, no ciągle pojawia się i znika, ciągle pisze, coś chce i nagle nie wiem, manipuluje, także uważajcie, ale jest tutaj pasywność raczej. Niby chce, być może na seks, tak? Na seks by chciała tutaj ta osoba się spotkać, ale na coś innego jakoś tu widzę nie wychodzi, bo jest karta wisielca. Nie widzi ta osoba szansy, jest pasywna, nie robi nic, tylko wspomina, żyje przeszłością, wspomnieniami. Było pięknie, spotkaliście się, przeżyliście może coś, było pięknie, ale nie widzi ta osoba jakby nowej szansy, jest dlatego pasywna, jakby nie wierzy w siebie, być może ma jakieś lęki, blokady. Natomiast uwaga, żeby tylko ta osoba tutaj nie pisała tak manipulatywnie, jakby w sensie, że tylko na seks, tak? Także uwaga, kochani, jakiś romans, jakaś może afera, tutaj jakby jest widoczna, ale również przestroga przed manipulacjami, tak? Dziękuję serdecznie i zapraszam do aktywności na moim kanale. Do usłyszenia już wkrótce.